ustawie, będzie można sobie spokojnie wszystko pooglądać. Nie ma też zakazu fotokampowania. Zawsze gdzieś w danym miejscu przylecane, będzie można sobie zdjęcie zrobić. Poruszamy się w grupie, to wszystkie unie zostały, które są zgłaszane światło. Ja chciałbym Państwu powiedzieć z kompleksu projektu ICE, to oznacza to nieudostępnione. To Państwo znajdują się w kompleksie rzeczy. Jest to najmniejszy z udostępnionych kompleksów w Górach Sobich. Ma on 500 metrów długości, ale powierzchniowo to jest najbardziej obetonowany. Jest to około 30% obetonowania. Praktycznie cały ten kompleks. Organizacja też przedsiębiorstwo przemysłowe Śląsk są to głównie wykonawcy i zatrudniają podwykonawców. Z organizacją tą szacujemy, że ponad 40 firm budowlano-górniczych z całej III Rzeszy Niemieckiej. Tutaj bardzo na temat raportu Szpera. Jest to przedstawiane w ten sposób, że w listopadzie 1944 roku ten minister uzbrojenia i przemysłu III Rzeszy Niemieckiej w dniu 8 lutego 1942 roku wysyła raport w formie listu do adiutanta Adolfa Hitlera von Goloa. Prywatnie, to oni byli bardzo dobrymi kolegami, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. No i on go tam informuje, że do listopada 1944 roku to ta inwestycja to jest 100 km kolei wąskotorowych, 58 km dróg, 6 dużych mostów, wyrzuty kolejowe, 100 km rurociągu, że całkowity szacunkowy koszt inwestycji, i często już przekładamy informacje wyżej, jak tam miał być, miał się zamknąć, kosztem 150 milionów ówczesnych reżmarek, na porównanie podaje, koszt niczego 36 milionów reżmarek, punktów kulach komona 13. Informuję, że tu na tą inwestycję w 1944 roku przeznaczono więcej betonu i stali niż cała ludność cywilna III Rzeszy Niemieckiej w całym 1944 roku miała otrzymać na budowę wszystkich stron. Zaczynają też lecieć, no ale w końcu więcej muszą być na budowę tego betonu i stali niż więcej nie otrzymać na budowę stron. Masz rakietę. No i tutaj mają Państwo
makietę latającej bomby V1. Na zewnątrz znajduje się makieta rakiety V2. Jeżeli chodzi o tą makietę, to ona mniejsza od oryginału. Oryginalna V1 na około 8 metrów długości i 5 metrów rozciętości skrzydeł. To makieta ma niecałe 5 metrów. Za to wymiary makiety rakiety V2 na zewnątrz to... Postawiliśmy po to, aby pokazać, może jest to niemożliwe, że te komplety są po prostu zbyt małe. W górach Harcji, są to Niemcy Wschodnie, ubytano skałny podziemny kompleks o nazwie Mittenberg, bardziej znany jako kompleks podziemia Dory. Która... Do środka jeszcze nie wchodzimy. No i kiedy zakończono drążenia, wprowadzano beton. Tak miały wyglądać podziemia po obetonowaniu. Profil takiego chodnika właśnie znajdował się na warstwie. Do 2,5 metra betonu zbrojonego na ściany i stropie. Beton wzmacnia konstrukcję, a to nie jest jego główne zadanie. Ten beton przede wszystkim ma chronić ludzi przed tym, że nic się od stropu nie oderwały na głowę. Temperatura takiego kompleksu waha się przez cały rok między 5, maksymalnie 9 stopni Celsjusza, a zawilgocenie powietrza między 86-95%. No nikt tu po prostu za długo nie wytrzyma. To, co można powiedzieć w 100%, to na pewno powstają niezniszczalne strony przeciwlotnicze II wojny światowej. No, ja ci nie mają, bo... Masz te rysunki, o których mówimy. Prosiłem nie zastawiać przejścia, przechodzić do końca i zdarzyć sobie barierę po jednej z drugiej stronie. No i tutaj mają Państwo jedną z trzech dużych hal projektu Lidze w Górach Sowic. Ta spośród tych hal jest największa. Była drążona z dwóch stron. Jak wspomniałem, w końcu stycznia 1945 roku prace drążeniowe przerwano, dwóch części ze sobą nie połączono.
Brakująca część będzie w szkolni numer 3. Gdyby to się udało, hala miałaby ponad 90 metrów długości. Na obsłówce jest 50-metrowa z oryginalnym szalunkiem, na włodarze 70-metrowa. Wszystkie hale w stanie surowym, 10-12 metrów wysokości, 8-10 metrów szerokości. Żołnierz Armii Czerwonej, który wkroczy do takiego kompleksu i zobaczył tak dużą halę, no to melduje, że ona w podziemne fabryki III Rzeszy Niemieckiej. Tylko gdy obetonujemy te podziemia, to ich wymiary spadną praktycznie o połowę. W którym odbywa się inscenizacja nalotu. Prawdopodobnie miał być to chodnik komunikacyjny łączący trzy sztolnie ze sobą, mówię prawdopodobnie, bo planu nie ma. No ale tutaj w tym miejscu właśnie bardzo dobrze widać, jak beton potrafi zmniejszyć pomieszczenie. No tam był beton, a tutaj ten sam chodnik w stanie surowym. No bez betonu dwa razy. To proszę się takiej osoby spytać albo poprosić o to, żeby wskazała Państwu miejsce, w którym mógł to zrobić.
Nie ma tu pracy. Ta praca idzie 24 godziny na dobę, na 2 dnia. Więzień pracuje po 11-12 godzin.